Historia, którą dzisiaj wam opowiem, trochę wykracza poza ramy Piąte Nie Zabijaj. Ale nie pierwszy raz takie wykroczenie się zdarza, ponieważ już kilka miesięcy temu opowiadałam wam historię Annelise Michel, która była Niemką. Dzisiaj opowiem wam historię też z zagranicy, ale naszej najbliższej, takiej jak Niemcy. Dzisiaj opowiem wam historię z Czech, a właściwie z Czechosłowacji. I pewnie, kiedy zaczynam to mówić, to część z was będzie kojarzyć tę historię. Ja o dziwo nie wiem, jakim cudem dowiedziałam się o niej dosłownie kilka tygodni temu, kiedy szukając jakiejś książki do przeczytania o tematyce non-fiction, czyli książki reporterskiej jakiejś szukałam, zobaczyłam okładkę, na której była twarz młodej kobiety, a tytuł brzmiał Ja, Olga Hepnarowa. Jako że kocham Czechy, od razu postanowiłam ją kupić, ale w ogóle nie przeczytałam, o czym ta książka jest. I kiedy zaczęłam ją czytać, a zaczyna się ona właściwie od samego końca praktycznie tej historii, zdębiałam i zamurowało mnie. I takim oto sposobem od ponad 2 tygodni żyję historią Olgi Hepnarowej. Próbuję zrozumieć, co się wydarzyło, w jaki sposób rozumowali bohaterzy tej historii, co się stało, że śmierć poniosło aż 8 osób w tej historii. Zapraszam was dzisiaj na opowieść o życiu i śmierci, o szaleństwie, a może o chłodnej kalkulacji, może o jakiejś innej formie rozumowania sprawiedliwości. Dzisiaj opowiem wam historię Olgi Hepnarowej. W różnego rodzaju opracowaniach tej sprawy, w artykułach prasowych, na Wikipedii, możemy dowiedzieć się kilku suchych faktów o naszej dzisiejszej bohaterce. Olga Hepnarowa przyszła na świat 30 czerwca 1951 roku w Pradze, jako 4. dziecko państwa Hepnarów. Ale co wiemy z zeznań przyjaciół tej rodziny, czy raczej nie przyjaciół, ale znajomych, sąsiadów, państwo Hepnarowie doczekali się 2 córek, starszej Ewy i nieco młodszej od niej Olgi. Dlaczego powiedziałam o 4 dzieci? Ponieważ pani Hepnarowa, mama Ewy i Olgi, straciła 2 pierwszych dzieci. Rodziły się martwe, co było wielką tragedią dla całej rodziny. Poza tym, tuż przed urodzeniem Olgi, która przyszła na świat 2 lata po swojej siostrze Ewie, matka dziewczynek zachorowała na bezwład prawej części ciała. Do tego wszystkiego znaczyło to tyle, że po pierwsze poród Olgi Hepnarowej był bardzo trudny i skomplikowany, obarczony bardzo dużym ryzykiem, co już jeszcze bardziej wzmagało właściwie stres pani Hepnarowej, Anny Hepnarowej, przed porodem, ale także wykluczało ją na długi czas z zawodu, ponieważ była dentystką i jej ręce i sprawność fizyczna były kluczowe do wykonywania tego zawodu. Najprawdopodobniej właśnie choroba i stan zdrowia Anny Hepnarowej poskutkował tym, że kiedy na świat przyszła Olga w wyniku bardzo trudnego i skomplikowanego porodu, urodziła się z 2 fizycznymi defektami, które były bardzo delikatne, ale kiedy obserwowało się tę młodą dziewczynę, widać było na przykład dość ściśnięte ramiona, pochyloną głowę,
Olga była zawsze lekko zgarbiona, miała też bardzo specyficzny chód, który najprawdopodobniej właśnie wynikał z tej wady postawy, ale to nie przeszkadzało jej w byciu normalną, radosną i żywą dziewczynką. Lubiła ruch i sport, do tego wszystkiego pływała, więc to też wpływało pewnie na poprawę jej postawy, wad postawy. Do tego wszystkiego trenowała strzelectwo, do tego kolarstwo, kochała właśnie taki bardzo duży wysiłek fizyczny, a później interesowała się także lotnictwem i marzyła sobie, że będzie pilotką jakiegoś samolotu, czy może nawet, jeżeli nie będzie pilotką prawdziwego takiego samolotu pasażerskiego czy wojskowego, to że zajmie się szybowcami, że będzie prowadziła szybowce. Dom państwa Hepnarów, tak jak możemy sobie słuchać o radości małej Olgi, zdawałby się takim szczęśliwym domem, ale jednak pomiędzy panią Anną i panem domu, panem Hepnarem, raczej nie było zbyt przyjaznych uczuć. To była para, która dość często się kłóciła, a kłóciła się bardzo często o spadek. I tutaj głównie chodziło zazwyczaj o gospodarstwo wiejskie, jakie odziedziczyła Anna Hepnarowa. Był to dom wiejski z jakimiś tam przylegającymi ziemiami, całkiem niemałymi. Pan Hepnar nie miał z tym domem żadnych takich związków emocjonalnych i uważał, że Anna powinna sprzedać ten dom i za pieniądze uzyskane z tej sprzedaży kupić większe i lepsze mieszkanie w Pradze. Oni sami mieszkali w centrum, w dość dużym mieszkaniu w kamienicy starej. Natomiast Anna Hepnarowa nie chciała tej działki sprzedawać. Uważała, że to jest w jakiś sposób jej tam ojcowizna i uważała, że ten dom należy po pierwsze remontować, wynajmować na dacze ludziom, też z tego tytułu uzyskiwać jakieś dochody. Więc to się tak latami ciągnęło. Kłótnia bardzo często się ponawiała i w tym domu mieszkali tacy stali lokatorzy, starsi państwo, którzy byli tam rolnikami i opiekowali się tym gospodarstwem. Te kłótnie pomiędzy rodzicami, a przypomnę tylko, że byli to wykształceni ludzie, ponieważ Anna Hepnarowa, tak jak wcześniej powiedziałam, była stomatolożką, a pan Hepnar był już emerytowanym urzędnikiem. W każdym razie byli to ludzie na poziomie, powiedzmy, z wyższych sfer, z jakiejś tam, nie wiem, inteligencji, powiedzmy, więc można było oczekiwać, że to będzie taka rodzina modelowa. Niestety między małżonkami właśnie dochodziło często do kłótni, oni sami nie darzyli się jakimś wielkim szacunkiem z tego, co później opowiadały córki, a jak łatwo się domyślić, właśnie takie konflikty bardzo często wpływały na dziewczynki. Rodzice nie poświęcali dzieciom zbyt wiele uwagi, na pewno nie obdarowywali dziewczynek ciepłem. Dzisiaj wiemy, jak wielkie znaczenie ma poczucie bezpieczeństwa, rodzicielstwo bliskości. No tutaj były w późne lata 40. i wczesne 50., kiedy Ewa i Olga przyszły na świat, więc ten chów był zupełnie inny. I nie ukrywam, że był on brutalny. Bardzo często dziewczynki były dyscyplinowane poprzez różnego rodzaju kary, szlabany, ale niestety także przez kary cielesne, które zazwyczaj wymierzał pan Hepnar. I póki dziewczynki były grzeczne i dobrze się uczyły i nie rozrabiały, no to można oczekiwać, że i można się spodziewać tego, że w tym domu było dobrze. Ale pewnego miesiąca, kiedy Olga miała 13 lat już wtedy, więc prawdopodobnie był to schyłek jej szkoły podstawowej. Nie wiem, jaki był system szkolnictwa wtedy w Czechach, ale podejrzewam, że bardzo podobny do nas. Olga zaczęła mieć problemy w szkole. Była bardziej rozkojarzona, zaczęła wagarować. Do tego wszystkiego sprawiała takie wrażenie nieobecnej duchem. Jeżeli ktoś jej zwracał na coś uwagę, to już
nie milczała jak taka, powiedzmy, tutaj robię cudzysłów, grzeczna dziewczynka, ale zdarzało jej się odpyskować, co w tamtych czasach, zresztą pewnie dzisiaj również, nie jest mile widziane, ale podejrzewam, że w czasach, kiedy kary wymierzało się jeszcze w szkołach, na przykład bijąc uczniów linijką po dłoniach, to moja mama wspomina, że w latach 60., 70., kiedy chodziła do szkoły, to takie kary były na porządku dziennym. W związku z tym było to bardzo źle odbierane, więc zaczęli do szkoły wzywani być rodzice. Do tego wszystkiego, kiedy Olga po prostu nie miała ochoty do tej szkoły iść, ponieważ wiedziała, że na przykład źle się czuje, czy miała jakiś gorszy dzień i wiedziała, że prawdopodobnie znowu będzie jakaś awantura, w wyniku której ona odpyskuje nauczyciela, będzie wezwany ojciec czy matka i w domu będzie po raz kolejny ukarana, po prostu przestała chodzić na lekcje, to znaczy wagarowała. Zresztą swój standardowy dzień z życia Olga kiedyś opisała w swoim pamiętniku. Wypisała ją w punktach. Pobudka przepełniona strachem, narastające zdenerwowanie, skromne śniadanie, niechętne wyjście do szkoły, bycie pośmiewiskiem klasy, koniec zajęć, odrabianie pracy domowej, gra na pianinie lub nauka języka niemieckiego, powrót do domu, bicie przez ojca bez żadnego powodu i sen. Trudno dzisiaj z perspektywy czasu określić, na ile były to faktyczne zapiski Olgi, ponieważ z zeznań jej siostry oraz matki oraz ojca wynikało później, że faktycznie w domu był raczej taki zimny chów, tam nikt sobie nie okazywał emocji, a rodzice nie byli zbytnio skoncentrowani emocjonalnie na dzieciach, to jednak podobno Olga była takim oczkiem w głowie swojej mamy. To znaczy zawsze więcej mogła, mniej się od niej wymagało, co też powodowało, że siostra Olgi czuła się przez te fory, które Olga dostawała, traktowana gorzej. Z drugiej strony jednak siostra Olgi wspomina, że kiedyś faktycznie Olga dostała straszliwe lanie od ojca i to tak dotkliwe, że samej jej było siostry bardzo żal, a one nigdy nie miały ze sobą nawet w dzieciństwie zbyt wiele wspólnego. Olga bardzo to przeżywała, ja zresztą absolutnie tutaj nie deprecjonuję przemocy wobec dzieci, absolutnie nie mam tego na myśli. Natomiast myślę, że nieprawdą jest to, co Olga napisała właśnie opisując każdy swój dzień z życia, że tak wygląda standardowy dzień z jej życia, bo nie była bita przez ojca, tak jak napisała, codziennie. To się zdarzało sporadycznie. Do tego wszystkiego w Oldze bardzo tkwiły takie sytuacje nieprzyjemne z jej życia, zupełnie przypadkowe, ponieważ opowiadała takiej sytuacji, że kiedyś szła sobie ulicą i w pewnym momencie z naprzeciwka szedł jakiś chłopak, który kopnął ją w krocze. I to było straszliwie dla niej, oczywiście po pierwsze bolesne, po drugie poniżające i to powodowało w niej narastanie jakiegoś lęku. I tutaj z jednej strony mamy bardzo faktycznie dotkliwe wydarzenie z tym kopniakiem, zupełnie niespodziewanym na ulicy, ale z drugiej na równi Olga stawiała właśnie tę sytuację z taką, kiedy podczas jazdy tramwajem została przez kontrolera biletów poproszona o okazanie legitymacji i kiedy pokazała mu ją, to ten zaczął na nią niesamowicie wrzeszczeć, że sposób, w jaki mu tę legitymację okazała, jest nieprzyzwoity, że miała mu po prostu okazać normalnie, a nie jak jakaś księżniczka. I Olga właśnie tego typu hasła traktowała bardzo serio i bardzo osobiście. Zresztą w szkole była przezywana raz jako babochłop, ponieważ była taką dziewczynką nie ubierającą się zbytnio dziewczęco. Do tego wszystkiego podobno najbardziej z lekcji wszystkich lubiła właśnie sport, WF. Zresztą, tak jak wcześniej powiedziałam, była całkiem wysportowana, lubiła się bić, co z drugiej strony trochę stoi w sprzeczności z tym, że stała bardzo często zupełnie w kącie i nie wychodziła w ogóle z inicjatywą do swoich rówieśników. Natomiast miała jeszcze taką ksywę jak śpiąca laleczka ze względu na wadę postawy, ponieważ Olga była lekko pochylona do przodu, tak zgarbiona. Wtedy też przeniesiono ją do innej klasy. Najprawdopodobniej w taki sposób próbowano zapobiec tym wagarom,
może trochę zniwelować dyskomfort Olgi wśród grupy rówieśniczej i wtedy przeniesiono ją do innej klasy. Jednak tam również nie znalazła ani przyjaciół, ani znajomych. Podobno te przezwiska się za nią ciągnęły. I wtedy w życiu małej Olgi, zaledwie 11-letniej, doszło do dramatycznego wydarzenia. Mianowicie korzystając z tego, że jej mama była dentystką, więc była lekarką, miała dostęp do różnego rodzaju substancji, no do leków, które były przepisywane na receptę. I w taki oto sposób w jej ręce trafił lek meprobramat, który był jednym z pierwszych dopuszczonych w Czechosłowacji leków przeciwpsychotycznych, przeciwlękowych. I Olga zażyła tam chyba całe opakowanie tych leków i w taki sposób chciała zakończyć swoje życie. Na szczęście została odratowana. Ktoś z rodziny, chyba siostra, znalazła ją leżącą i nieprzytomną na kanapie. Wezwała pogotowie, oczywiście zabrano ją do szpitala, tam zrobiono jej płukanie żołądka. I właśnie w wieku 11 lat Olga Hepnarowa po raz pierwszy trafiła do szpitala psychiatrycznego, do Oparzan. Oparzany znajdują się na południu Czech, to znaczy na południe od Pragi, w połowie drogi pomiędzy Pragą a granicą z Austrią. I w Oparzanach Olga spędziła kilka lat swojego życia. Była tam hospitalizowana łącznie około półtora roku, od marca do czerwca 65, a potem od września do 65 roku do lipca 66. To tam właśnie powstała taka notatka medyczna, której fragment wam przeczytam. Kontakt powierzchowny, słabo współpracuje, udziela zwięzłych odpowiedzi po długich przerwach. W stosunku do pielęgniarek i reszty pacjentów zachowuje powściągliwość, traktuje ich z góry. Objawy neurozy, częste bóle głowy, nieadekwatne wybuchy śmiechu, egzaltacja, zachowania teatralne i przesadne, silna dążność do udowadniania swoich racji, zawyżona samoocena, bezkrytyczne podejście do siebie samej, bardzo wyrafinowane, umyślne kłamstwa, nikłe poczucie winy, huśtawki nastrojów z przeważającym nastrojem depresyjnym. Ta notatka jest dla mnie troszkę problematyczna z tego właśnie względu, że z zeznań Olgi, z jej pamiętników, z jej różnego rodzaju zapisków, które powstały podczas jej wieloletnich sesji terapeutycznych, wynikało, że była nieśmiała, była taką ofiarą społeczeństwa, że zawsze była piątym kołem u wozu, takim chłopcem do bicia. O tym zresztą powiem wam w późniejszej części podcastu, dokładnie o tym sformułowaniu chłopiec do bicia. Natomiast według lekarzy jej zachowanie było wręcz wyuczone, celowe. Wcale nie miała niskiego poczucia własnej wartości. Miała właśnie taką tendencję do manipulowania, do kłamania. Więc to trochę każe nam zmieniać postrzeganie jej postaci, jak tylko taką ofiarę losu, powiedzmy. Trzeba jednak mieć na względzie to, że lekarze widzieli w Oldze nieprawidłowo kształtującą się osobowość, co w wieku takim nastoletnim jest bardzo niebezpieczne. I podczas tych pobytów właśnie w szpitalu w Oparzanach, to był szpital dziecięcy, ale oddziały były tam albo żeńskie, albo męskie, to w takim zamknięciu, kiedy Olga miała 13, czy tam 14, 15 lat, jej koleżanki z oddziału, współpacjentki również były w takim wieku, były w zamknięciu, wszystkie sprawiały różnego rodzaju problemy, to nie trudno się domyślić, czy nie trudno przypuszczać, że mogło tam dochodzić do różnego rodzaju kontaktów pomiędzy dziewczynami, które były, skupiały się też na takiej erotycznej i seksualnej naturze. To tam właśnie Olga odkryła powolutku chyba, że w tych kontaktach z kobietami jest coś, co ją pociąga, ale prawda jest taka, że Olga sama z siebie nie inicjowała zbytnio tego typu relacji. W filmie Ja, Olga Hepnarowa, który przedstawia jej życie, jest taka scena, gdzie właśnie Olga jest w szpitalu, nie ma tam w ogóle znajomych i na jej łóżku kilka dziewczyn postanawia się razem ze sobą tam bawić i Olga to straszliwie denerwuje. I nawet właśnie z tego pobytu w szpitalu w jej pamiętniku pojawił się taki wpis. Ani wtedy, ani nigdy później w ogóle nie interesowałam się chłopakami.
W Oparzanach udało mi się natomiast zbliżyć do kilku dziewczyn. Wie pan, tak jak to bywa w tego typu miejscach, gdzie są same dziewczyny. Dziewczęta kładły się obok siebie w łóżku i przecież sam pan wie. Z początku odmawiałam, ale potem ciekawość wzięła górę i dałam się namówić. Niedużo razy, może ze dwa i tylko z jedną dziewczyną, która podobała mi się bardziej niż reszta. Całowałyśmy się i pieściłyśmy. Co więcej, Olga wspomina też, że w wieku takiej wczesnej nastoletniości zakochała się w jednej z pielęgniarek, która była od niej dużo, dużo starsza. W tamtym momencie traktowała to prawdopodobnie jako taką miłość, która miała ją w jakiś sposób zbawić, która towarzyszyła jej w tym trudnym czasie, kiedy była w szpitalu. I z tej relacji oczywiście nic nie wyniknęło, ale tak tylko odnotowuję, że te momenty, kiedy Olga czuła coś więcej do kobiet, pojawiały się już w bardzo wczesnym wieku. O ile w szkole podstawowej Olga była uczennicą genialną wręcz, niezwykle bystrą, inteligentną, tak w momencie, kiedy miała już 15-16 lat i została wreszcie wypisana ze szpitala tak na dobre, już to był taki ostatni raz, kiedy znalazła się w szpitalu i lekarze też zauważyli, że dziewczyna jest w dużo lepszej formie psychicznej, fizycznej, że ma nadzieję na życie, że chce zacząć działać, coś z tym swoim życiem zrobić. I to właśnie w tym wieku, w przeciwieństwie do swojej siostry Ewy, która poszła do liceum i chciała iść na studia, Olga poszła do szkoły zawodowej i tam właśnie dostała swoją pierwszą pracę. Została introligatorką, ale introligatorką chyba artystyczną, tak to było podkreślone. Dzisiaj już to taki zawód chyba mniej popularny niż kiedykolwiek, chociaż myślę, że też nie do końca. W każdym razie introligator to osoba, która zajmuje się oprawianiem książek, zszywaniem tych książek. Dzisiaj to wszystko się dzieje w różnego rodzaju drukarniach, ale nawet pamiętam, że kiedyś, kiedy rozwalił mi się podręcznik, czy tam jakaś książka, którą bardzo lubiłam, to rodzice oddali ją do introligatora, tak jak się szło, nie wiem, do punktu ksero czy do szewca, to tak można było pójść do punktu introligatorskiego i naprawić sobie książki. Do tego zawodu w szkole zawodowej Olga przygotowywała się przez 3 lata. I jako, że była to szkoła zawodowa, to większość swojego czasu w szkole Olga spędzała na czymś, co u nas w Polsce jest znane pod nazwą praktyk. I właśnie te praktyki były jej pierwszym w życiu zawodem. Ona jako młoda, dość drobna dziewczyna poszła do pracy w zakładzie, gdzie pracowali głównie mężczyźni. Tam musiała dźwigać ciężkie przedmioty, musiała używać swojej siły i mimo, że jej się to udawało, to przez tych mężczyzn, którzy tam pracowali, była traktowana nieco, może nie pobłażliwie, chociaż pewnie też po części ją tak traktowano, ale bardziej jako taki wybryk, że kto to w ogóle widział, żeby kobieta była introligatorką, chociaż były też w tym samym zakładzie inne kobiety, to jednak Olga swoją taką aparycją bardzo drobnej, ale ślicznej dziewczyny, bo Olga Hepnerowa jako nastolatka jest śliczna, no budziła pewnego rodzaju zainteresowanie. Jednak jej przełożeni nie byli zadowoleni z jej pracy. Po pierwsze dlatego, że Olga zachowywała się według nich dziwnie. To znaczy, tak jak wcześniej w opinii lekarskiej było napisane, że Olga bardzo długo zwleka z odpowiedzią. I to objawiało się tym, że jeżeli ktoś do niej coś powiedział, to bardzo w ogóle rzadko odpowiadała, a jeżeli zadawał jej jakieś pytanie, to nie doczekiwał się odpowiedzi i kiedy już właściwie dawno zapomniał o tym, że zadano to pytanie, to Olga nagle odpowiadała. Tak jakby działała z takim bardzo dużym opóźnieniem. Do tej pracy przykładała się średnio. Zdarzało jej się spóźniać. Do tego wszystkiego w żaden sposób się nie wychylała. Nie inicjowała też różnego rodzaju jakichś takich działań sama z siebie. Wszystko jej trzeba było powiedzieć, pokazać. I ani Olga nie była tam jakoś specjalnie szczęśliwa, ale raczej nie miała ambicji na to, żeby pracować w jakimś bardziej ambitnym miejscu pracy. I myślę, że tam właśnie zakład ten introligatorski, jak tylko Oldze skończyła się ta umowa pomiędzy szkołą a tym zakładem taka o praktyki, to po prostu wypowiedziano jej od razu umowę i Olga została bezrobotna. To właśnie po tym momencie, kiedy została zwolniona z tej
tej interligatorni. Nastąpił u niej prawdopodobnie jakiś silniejszy epizod chorobowy. Cokolwiek Olga miała, na cokolwiek cierpiała, ponieważ wtedy powstało kilka bardzo dramatycznych listów do jej psychiatry z Oparzan, w którym pisała o tym, że świat jak zwykle traktuje ją najgorzej, ale że zdarzyło jej się oberwać porządnie znowu od ojca, ale po raz pierwszy to ona też pobiła kogoś innego. I tą inną osobą była jej siostra Ewa. W taki sposób ją pobiła, że Ewa była ciężko ranna, natomiast Olga w tych listach wyrażała swoją, może swoje zadowolenie, taką dumę z tego, że się obroniła. Do tego wszystkiego pisała o tym, że ze swoją rodziną właściwie nie czuje absolutnie żadnych więzi. Ona zresztą nie mówiła o swoich rodzicach i o swojej siostrze jako siostra, tata, mama, tylko mówiła o nich per Hepnarowie, rodzina Hepnarów, że Olga mieszka u Hepnarów. Ona nie mówiła, że mieszkam w swoim domu, mieszkam z rodzicami. Najlepszy kontakt, chociaż też słowo najlepszy jest, myślę, tutaj sporym nadużyciem, no ale najlepszy w tych najgorszych możliwych relacjach, miała ze swoją mamą, która jako jedyna jeszcze starała się czasami z Olgą porozmawiać, dowiedzieć się, co jej się stało. Z całą pewnością Olga nienawidziła najbardziej swojego ojca. I właśnie przez to, że ojciec bardzo chciał, żeby mama, pani Hepnarowa, pani Anna, sprzedała tę swoją posiadłość w Zabrodi, w której, tak jak wcześniej powiedziałam, miała ten taki domek, dacze, i właśnie, a ona nie chciała i przez to się bardzo często kłócili, Olga uważała, że za całe zło i atmosferę w tym domu winny jest ojciec. W związku z tym, jako nastolatka postanowiła zrobić coś z tym na własną rękę, więc pomyślała sobie, że jeżeli tej chaty w Zabrodi nie będzie, to zniknie również problem i powód główny wszystkich kłótni rodzinnych. W związku z tym Olga pewnego dnia podpaliła ten dom i podpaliła go podczas wakacji. Podpaliła go wtedy, kiedy według niej nie było tam nikogo z jej bliskich, tylko byli tam ci ludzie, którzy opiekowali się tym gospodarstwem, wynajmując chyba od Hepnarów ten dom, albo po prostu mieszkając tam za opiekę nad tym domem. Nie wiedziała Olga tego, że w tym samym czasie w tym domu przebywała jej siostra Ewa. W związku z tym, jeżeli pożar rozniósłby się bardziej, rozprzestrzenił, najprawdopodobniej straciłaby życie. Natomiast faktycznie o obecności Ewy w tym domu Olga dowiedziała się dopiero od policji, właśnie to od milicji wtedy, i dowiedziała się o tym w sumie dlatego, że to Ewa była przede wszystkim podejrzewana o to podpalenie. Olga była przekonana, że Ewa jest w Pradze, ponieważ siostry, mimo tego, że były w tym samym miejscu, nie miały ze sobą w ogóle żadnego kontaktu. I przez to, że właśnie Ewa była podejrzewana o to podpalenie, Olga w ten sposób dowiedziała się, że mogła odebrać życie swojej siostrze. No i cóż, nie miała z tego tytułu większych wyrzutów sumienia. Uważała, że co by się miało stać, to by się stało. Widocznie tak musiało być i tak dalej. Olga po raz pierwszy właśnie w tych listach do swojego psychiatry, czyli w wieku 15-16 lat, mówi o tym, że nienawidzi ludzi. Że nienawidzi ludzi i to jest właściwie wszystko, co ją łączy z drugim człowiekiem, przy czym Olga sama jest człowiekiem. I to też ją w sobie przerażało, że sama reprezentuje ten gatunek, który tak całkowicie i bezgranicznie gardzi. Kiedy Olga zbliżała się do pełnoletności, miała właściwie dwa marzenia. Pierwsze marzenie dotyczyło samochodu, ponieważ dziewczyna chciała bardzo zrobić prawo jazdy i mieć swój samochód. Potrzebowała w ten sposób chyba odreagować, lubiła ten moment samotności, też dlatego jeździła jakimś motocyklem, takim, nie wiem, jakie były motocykle w Czechach, ale pewnie takim komarem po prostu przecinała trasy i marzyła o swoim samochodzie. Natomiast nadrzędnym marzeniem Olgi było wyprowadzenie się z domu. I za miejsce wyprowadzki wybrała Oleszko, w którym to rodzina miała taki maluteńki domek letniskowy. I mówiąc maluteńki, mam to na myśli pomieszczenie widziałam dwa różne wymiary.
Jedno miejsce podawało, że ten domek miał 6 metrów kwadratowych, drugie, że miał 3, więc przyjmijmy, że jest to taka naprawdę maluteńka klitka. Coś w stylu w ogóle domku na narzędzia. To było niemurowane, było to drewniane pomieszczenie, ale faktycznie dało się tam spać latem. To było w takim zadrzewionym miejscu, zalesionym i tam Olga chciała mieszkać. Rodzice początkowo byli w ogóle w szoku, że ich córka chce się wyprowadzać z bardzo dobrego, wyposażonego świetnie mieszkania w Pradze, w centrum Pragi. No ale znając już swoją córkę i jej dziwne różnego rodzaju zachowania, no stwierdzili, że skoro jest pełnoletnia, to może to jest jakiś pomysł, więc pomogli jej się tam przeprowadzić, ale pod takim warunkiem, że zimą Olga będzie wracała do domu, ponieważ tego domku nie da się zwyczajnie w świecie ogrzać takim małym piecykiem na olej. Olga oczywiście, nie wiem, czy przytaknęła, czy nic nie odpowiedziała, w każdym razie wiemy, że nie miała zamiaru wracać do domu z tego Oleszka. I tam rozpoczął się, jak to Olga wspominała, najwspanialszy okres jej życia, kiedy była sama, nie musiała się z nikim dzielić swoją przestrzenią. Do tego wszystkiego jeździła tam na początku jakimś autobusem, więc bardzo, bardzo marzyła o tym, żeby mieć swój samochód. No ale nie mogła mieć wszystkiego naraz, więc tam też po Oleszku poruszała się właśnie jakimś tam motocyklem, a potem rowerem. I właśnie z Oleszka wiemy o różnych zachowaniach Olgi od mieszkańców tej małej miejscowości, którzy wspominali, że Olga była bardzo dziwną sąsiadką. Po pierwsze dlatego, że nigdy nie odpowiadała na dzień dobry, nigdy nie zaczepiała nikogo, nie odpowiadała na żadne zaczepki, nie rozmawiała z ludźmi. Do tego wszystkiego miała bardzo dziwne zachowania. Właśnie mówiłam wcześniej o motocyklu, że miała w Oleszku na początku motocykl, ale miała taki zwyczaj, że na przykład jechała tym motocyklem do sklepu, a ta chata była na zboczu górki i wcale łatwo nie było, żeby się tam dostać. To naprawdę było takie odludne bardzo miejsce. Więc ona tym motocyklem jechała do wsi, do sklepu, po czym zostawiła ten motocykl pod sklepem i do domku wracała pieszo, obładowana zakupami. Często miała problem, żeby wejść na tę górę po stromym zboczu, żeby donieść te zakupy na górę, mimo że była całkiem sprawna fizycznie. Kolejnego razu, kiedy się właściwie tak wydarzyło, to motocykl jej ukradziono i Olga była szczerze zdziwiona, że w ogóle dlaczego ktoś wziął jej rzecz zupełnie niezabezpieczoną spod sklepu. Oczywiście zgadzam się z tym, że miała prawo, znaczy nikt nie miał prawa brać, zabierać jej motocykla, kraść go, no ale jednak człowiek się zabezpiecza. To samo się stało z rowerem, też kiedyś straciła i znowu była tak samo, w taki sam sposób i znowu była tak samo zdziwiona. Kolejną taką dziwną rzeczą, którą wspomina jej sąsiad, chyba pan Franciszek z tego co kojarzę, tak miał na imię, właśnie mówił na przykład o tym, że Olga była bardzo osobliwa w prowadzeniu swojego gospodarstwa domowego, ponieważ mimo, że nie robiła nigdy żadnych imprez, nikt praktycznie u niej nie bywał, to na przykład Olga, kiedy robiła pranie i szła na przykład burza, to potrafiła właśnie zacząć pranie rozwieszać na zewnątrz, wtedy, kiedy zaczynało lać. I nie wywieszała wtedy tylko zwykłych jakichś szmatek, tylko na przykład wynosiła kołdry z mieszkania i dawała je na deszcz. Była bardzo ekscentryczna w tych zachowaniach, ale mimo wszystko w bardzo zamkniętej takiej społeczności oleszczan była jednak nową, młodą dziewczyną z Pragi, więc też młodzież się do tej Olgi w jakiś sposób chciała przekonać. Zaproszona została Olga w ten sposób na jedno z takich ognisk. Tam poznała chłopaka, już nie pamiętam jak ten chłopak miał na imię. Dajmy na to, że się nazywał Zdenek, bo tak kojarzę, że to był Zdenek. I ona po prostu mu wpadła w oko, natomiast on szybko stwierdził, że no nie ma tutaj absolutnie żadnych najmniejszych nawet szans na to, żeby się do Olgi zbliżyć, ale zależało mu na niej jako na osobie i widział, że Olga jest bardzo zahukana, bardzo samotna. W związku z tym ci znajomi z Oleszka postanowili ją otoczyć jakimś takim niepisanym kodeksem właśnie takiej pomocy sąsiedzkiej, którą Olga często odrzucała, ale mimo wszystko w jakiś tam sposób z niej korzystała. Sąsiedzi Olgi wspominają też takie wydarzenie, kiedy odwiedziła ją jej matka właśnie w Oleszku. Prawdopodobnie sama była wezwana przez Olgę
po to, żeby przynieść jakieś pieniądze, ponieważ Olga wtedy jeszcze nie pracowała, ale starała się o pracę w przedsiębiorstwie państwowym oczywiście. Nie wiem, czy to była bezpośrednio poczta, czy to było jakieś przedsiębiorstwo, które obsługiwało pocztę. Mianowicie Olga miała być kierowcą samochodu, ponieważ zrobiła prawo jazdy, to była jej wielka pasja. Miała być kierowcą samochodu, który zbierał pocztę z różnych skrzynek pocztowych i z urzędów pocztowych rozwoził korespondencję po innych urzędach. Te osoby, które z Olgą jeździły, to były inkasentki. Głównie to były kobiety. Olga w końcu tę pracę dostała, ale zanim jeszcze o tej pracy, to właśnie kiedy matka ją odwiedziła i Olga była w tym takim momencie bezrobocia, wyrzuciła matkę z tego domku w taki sposób, że właśnie wzbudziła bardzo dużą uwagę swoich sąsiadów i mieszkańców Oleszka, ponieważ niewiarygodnie się na tę mamę wydzierała. Kazała jej nigdy tu nie wracać. Oczywiście była bardzo wulgarna w stosunku do matki, więc część ludzi była zbulwersowana tym, że Olga tak zrobiła, a część jednak miała takie poczucie, że musiało się tam coś stać w tym domu takiego, że tak młoda dziewczyna nie jest w stanie znieść swojej matki. W każdym razie Olga w końcu pracę jako kierowca tego samochodu wiozącego pocztę otrzymała i na początku czuła się w tej pracy świetnie. Co więcej, w tym samym zakładzie pracy poznała Elżbietę, która była młodą, przepiękną dziewczyną, która wpadła też w oko Oldze. I jako jedyna zainteresowała się w ogóle Olgą jako człowiekiem, jako osobą. Najprawdopodobniej zadziałał między dziewczynami coś, co nazwalibyśmy dzisiaj gay radarem, ponieważ one się bardzo szybko zaczęły ze sobą kumplować, a Olga generalnie nie miała nigdy znajomych i ta ich znajomość przerodziła się bardzo szybko w coś, co moglibyśmy nazwać spokojnie flirtem. Problem był taki, że Olga była wolna, natomiast Elżbieta była związana już z inną kobietą, która to na dodatek miała malutkie dziecko i te kobiety mieszkały razem. Natomiast najprawdopodobniej z tego, co ja rozumiem z tych wszystkich źródeł, które przeczytałam, to Elżbieta była raczej zwolenniczką otwartych związków. Nie wiem, na ile było to uzgodnione z tą jej dziewczyną, która jednak była do Olgi nastawiona bardzo negatywnie, to znaczy ona się Olgi bała i przestrzegała Elżbietę wielokrotnie przed Olgą. Ale Elżbieta ewidentnie coś czuła do dziewczyny i to poskutkowało tym, że Olga Hepnarowa w swoim życiu nawiązała pierwszą stabilną relację międzyludzką, która trwała aż 2 lata. Chciała związać się z Elżbietą na stałe, jednakowoż dla Elżbiety role były jasne. Olga jest rozrywką, jest osobą z doskoku, jest jakąś odskocznią od jej jakiejś tam domowej rutyny, natomiast jej dom, jej rodzina i to, gdzie ona chce zostać na stałe, to jednak to nie jest Olga, tylko ta dziewczyna z dzieckiem. Oldze bardzo trudno to przychodziło. Myślę, że każdemu z nas trudno by było coś takiego zaakceptować i można było zauważyć, że Olga zaczyna się bardzo tym przejmować i zaczyna płacić bardzo wysoką cenę za taki układ. Zaczyna być o Elżbietę niesamowicie zazdrosna. Zaczyna ją czasami śledzić, zmusza ją do różnego rodzaju spotkań, ale też prowokuje. Na przykład znana jest taka historia, że Olga idzie z Elżbietą do jakiejś klubo-kawiarni, co też w ogóle ciekawe, bo mówimy o latach 70. w komunistycznym kraju, gdzie nikogo nie bulwersowały kobiety, które razem tańczyły, całowały się. Jednak nasi południowi sąsiedzi są dużo bardziej tolerancyjni i zawsze byli. Nikogo też nie gorszyły tematy homoseksualne, ponieważ to też widać po tej historii, że jednak jakby nikt nie robił z tego wielkiego halo, że Olga określała siebie jako prawdopodobnie biseksualną osobę, ale do tego też przejdziemy później. W każdym razie Olga jest pewnego dnia, pewnego wieczoru właśnie w klubo-kawiarni, jest tam chyba też Elżbieta ze swoją dziewczyną i pojawia się tam Olga właśnie jako, prawdopodobnie właśnie, żeby doprowadzić do jakiejś konfrontacji, czy żeby troszkę namieszać. I kiedy ktoś ją potrąca na parkiecie, rozpina jej się kurtka, taka krótka ramoneska,
Nie wiem, czy miała, no ale było to pisane jako krótka kurtka, pod którą Olga nie miała nic innego, była to późna jesień. Miała po prostu gołe piersi i w pewnym momencie po prostu, skoro ta kurtka jej się rozpięła, to tak do reszty, przez resztę wieczoru siedziała i w ten sposób się tam prezentowała, więc miała takie zachowania bardzo prowokujące, co z drugiej strony stało kompletnie w sprzeczności z tym, w jaki sposób ona się opisywała, że była zawsze taką cichą, szarą myszką, która się nie odzywała, no ale pewnie jedno nie wyklucza drugiego. W taki oto sposób Olga starała się walczyć o swoją ukochaną Alżbetę. Jednak wybranka serca Hepnerowej była w pewnym momencie tym bardzo zmęczona, zresztą też jej dziewczyna bardzo suszyła jej już głowę o tę dziwną dziewczynę, która cały czas gdzieś tam się przewija i ciągle czegoś potrzebuje. Olga, widząc albo prawdopodobnie czując, że Alżbeta chce się wycofać, poprosiła ją o spotkanie i powiedziała, że chce jej podarować cały swój dom w Oparzanach, co Alżbetę bardzo przestraszyło, że Olga jest w takim stanie desperacji, że chce oddać najważniejszą rzecz w swoim życiu właśnie osobie, którą kocha. I Alżbeta chciała jeszcze się w jakiś tam sposób spotkać z Olgą, pomówić, więc umówiły się właśnie w Oparzanach, w tym domku Olgi i tam właśnie doszło między dziewczynami do jakiegoś zbliżenia, ale po nim Alżbeta powiedziała Oldze, że to jest naprawdę koniec, że ona musi skupić się teraz na Alżbecie, że tam jest rodzina, że ona i Olga to jest coś przyjemnego, ale że to nigdy nie będzie nic poważnego. I następną rzeczą, jaką Alżbeta pamięta z tego wieczoru, to to, że leży w łóżku, śpi i nagle widzi nagą zupełnie Olgę nad sobą, która stoi i trzyma w ręku taki wielki nóż, nie mówiąc niczego, więc przeraziło to kompletnie Alżbetę, która w popłochu uciekła z tego domku, wybiegła, złapała stopa i wróciła do Pragi. I to było ostatnie spotkanie kobiet, ponieważ każde kolejne, które było inicjowane przez Olgę, bo Olga bardzo chciała przeprosić Alżbetę za to zachowanie, naprawdę to był moment, w którym Alżbeta postawiła taką już grubą, nieprzekraczalną kreskę i odcięła się od swojej kochanki. To bez wątpienia było takie wydarzenie w życiu Olgi, które ją straszliwie zdołowało i najprawdopodobniej uruchomiło w niej kolejne jakieś pokłady emocji, z którymi nie potrafiła sobie poradzić, więc zaczęły one wychodzić w pracy. W pracy bowiem Olga zaczęła sobie grabić u swoich koleżanek, z którymi pracowała i z którymi rozwoziła pocztę, ponieważ zupełnie nie respektowała przepisów drogowych. I mówiąc tutaj o tym, że ona nie respektowała przepisów drogowych, nie mam tu na myśli tego, że ona parkowała tam, gdzie nie wolno, albo, nie wiem, jechała z jakąś nadmierną prędkością. Ona na przykład jeździła po chodnikach, zjeżdżała ze schodów samochodem, jeździła pod prąd, jeździła w taki sposób, że skręcała w ostatnim momencie, więc pracujące z nią kobiety były przerażone i tak doszło do złożenia publicznej, nie publicznej, tylko takiej zbiorowej skargi właśnie na Olgę w tym miejscu pracy, gdzie rozwoziła pocztę i tam miała taką jedną też całkiem bliską koleżankę, która również wystąpiła przeciwko Oldze, ale jak po latach wspomniała, to nie było tak, że ona coś do Olgi miała, tylko że wiedziała, że raczej Olga nie ma szans, więc nie chciała się sprzeciwiać koleżankom i poszła po prostu za tłumem. W każdym razie Olga została z tego miejsca zwolniona dyscyplinarnie. Zostało jej odebrane prawo do prowadzenia samochodów, bo jeszcze musiała oczywiście zostać w tym miejscu pracy do końca okresu wypowiedzenia, a to chyba był miesiąc w jej przypadku, i w tym miejscu pracy dostała zakaz prowadzenia samochodów i mogła tylko i wyłącznie tam pomagać, chyba na magazynie, więc już nie jeździła samochodem. Tęsknota za samochodami była tak duża, że kolejne miejsce pracy, w którym Olga chciała się zatrudnić, były komunikacje praskie, czyli takie miejskie przedsiębiorstwo transportowe, które zajmowało się na przykład wypuszczaniem, nie wiem, pługów na ulicy, kiedy była zima, polewaczek, szczotek, takich myjek ulicznych, śmieciarek. A Olga świetnie prowadziła samochód, tego jej nie wolno, tego jej nie można odebrać. Była świetnym kierowcą samochodów, więc tę pracę dostała właściwie od ręki.
I jako, że na tej pracy bardzo jej zależało, a mieszkała wciąż w Oleszku, gdzie jednak musiała codziennie do pracy pokonać bardzo długą drogę i jeszcze nie miała wtedy swojego samochodu, postanowiła podjąć bardzo trudną dla niej decyzję, mianowicie sprzedać ten domek w Oleszku i za pieniądze z tego domku zakupić sobie Trabanta. To się też zbiegło z taką propozycją w pracy, zbiegło się w czasie z propozycją w pracy, którą otrzymała właśnie w tych komunikacjach praskich, że Olga się tak często spóźniała do pracy, co było zawsze spowodowane tym, że mieszkała na wsi pod Pragą, że zaproponowano jej pokój w hotelu robotniczym, w hotelu Babylon. On się nie nazywał Hotel Babylon, tylko tak na niego mówiono. Babylon, ponieważ było tam mnóstwo Czechów i Słowaków z całej Czechosłowacji. Każdy tam mówił w swoim dialekcie, zresztą różnego rodzaju śmieszne historie z tego wynikały, więc ten duży taki hotel pracowniczy nosił właśnie taką ksywę Babylon. I Olga tam zamieszkała. Nie mieszkała sama w pokoju, tylko mieszkała ze swoimi współlokatorkami. Najpierw miała jedną, potem ta jedna się wyprowadziła, miała kolejną, ale to właśnie ten okres był takim okresem największej chyba stabilizacji w życiu Olgi, ponieważ pewnego dnia, zupełnie przez przypadek, tankując swój samochód służbowy, a jeździła jakąś ciężarówką czy tam piaskarką, zaczepił ją Mirosław D., który był również mieszkańcem tego hotelu Babylon. I już wcześniej gdzieś tam Olgę widywał na korytarzach, czy w restauracji na dole tego hotelu. I myślał, że w ogóle Olga ten samochód pomaga komuś właśnie zatankować. Nagle się okazało, że Olga go prowadzi, a wciąż to nie było wcale popularne, nawet w Czechosłowacji, żeby kobiety prowadziły takie duże, ciężkie samochody. No i to był chyba moment, w którym możemy śmiało stwierdzić, że Mirosław zakochał się od pierwszego wejrzenia w Oldze i zaczął o nią bardzo dbać. I ku zdziwieniu chyba nas wszystkich, Olga go w ogóle nie odrzuciła, tylko zaczęła się z nim faktycznie przyjaźnić. Do tego stopnia, że spędzała z nim, a właśnie to oni ze sobą spędzali każdą najmniejszą wolną chwilę, jaką mieli. Co najważniejsze jednak w Mirosławie to, że najprawdopodobniej trafił po prostu swój na swego, ponieważ Olga miała za sobą wieloletnie leczenie psychiatryczne, miała wiele różnych problemów natury psychicznej, a Mirosław je doskonale rozumiał. To były czasy, kiedy Olga miała 21-22 lata, Mirosław miał ponad 30, czy był takim chyba wczesnym 30-latkiem. Chorował na depresję, chorował też na nerwicę, fobię społeczną i on doskonale rozumiał stany, w których Olga się znajdowała i próbował jej pomóc. Kiedy widział, że Olga na przykład przechodzi przez bardzo silny okres depresyjny, epizod depresyjny, to zachęcał ją do lekarzy, woził ją po lekarzach. Niestety Olga nie dostawała pomocy, ponieważ albo po pierwsze nie była zapisana, albo była spoza rejonu, albo była traktowana bardzo pobłażliwie, że skoro nie ma siły do życia, to ma się po prostu wyspać, wziąć zwolnienie w pracy na parę dni i wrócić do roboty, a nie udawać tutaj chorą. Więc to były takie bardzo przykre momenty na pewno tutaj w tej historii, gdzie Olga, chcąc lepiej się poczuć, jednak tej pomocy nie otrzymywała. Ale jej życie z Mirosławem było naprawdę bardzo przyjemne. I można powiedzieć, że tych dwoje ludzi połączyła miłość. Olga ją zresztą opisywała jako taką bardzo głęboką miłość, bardzo głębokie uczucie. Nawet w którymś z listów później, opisując te relacje, mówiła o tym, że ona w 50% jest lesbijką, w 30% jest hetero, a w 20 jest aseksualna. Chyba jakoś tak to sobie policzyła. Czyli jednak tą dominującą jakąś jej orientacją seksualną była może, się była bardziej skoncentrowana na kobiety, ale kiedy poznała Mirosława, to jakby z nim wiązała wszystkie swoje nadzieje. Między tym dwojgiem dochodziło chyba do jakichś kontaktów seksualnych. Ale Olga, co też wiemy z jej różnego rodzaju pamiętników, nie odczuwała jakiejś wielkiej przyjemności seksualnej, nazywała siebie nawet kaleką seksualną, że
swoje spełnienie w tej sferze seksualnej jest w stanie osiągać tylko i wyłącznie poprzez masturbację, że z kobietami też nigdy właściwie nie mogła dojść do takiego właśnie szczytowania. Raz chyba jej się to udało, ale to i tak było okupione bardzo długimi i męczącymi staraniami. Z mężczyzną to już w ogóle, ale mimo wszystko jest to w jakiś tam sposób dla niej do przejścia. Dlatego ona uważała, że przede wszystkim jest, czy no tutaj wydzieliła dość małe pole na to, zaledwie niby 20%, ale opisywała swoje libido i swój popęd seksualny jako dość niski i uważała, że przede wszystkim jest osobą nieprzeznaczoną do seksu, ale nie wiem na ile wynikało to z tego, że ona faktycznie uważała, że, czy tam czuła, że tak jest, czy uważała, że inni uważają, że ona nie jest osobą godną zainteresowania nią jako obiektem seksualnym. I mimo, że jej życie u boku Mirosława było bardzo stabilne, bardzo spokojne, w pracy była szanowana, to właśnie było jedyne chyba miejsce, gdzie Olga miała jakikolwiek kontakt z innymi ludźmi i w którym nie czuła się prześladowana, traktowana gorzej, gnojona, to też sprawiało, że właściwie wszystko było na dobrej drodze do tego, żeby Olga wreszcie zaznała jakiegoś takiego spełnienia życiowego. Niestety w tym samym czasie, co już wcześniej wspomniałam przed chwilką, u Olgi nasiliły się epizody depresyjne. Do tego stopnia silne, że jej współlokatorka opisywała, że Olga całymi dniami leżała w łóżku, kompletnie się nie ruszała, nie jadła, paliła tylko papierosy i paliła właściwie jeden papieros za drugim, że cierpiała na olbrzymi nałóg nikotynowy. Właściwie nie spożywała alkoholu, bardzo często zdarzało jej się nie przychodzić do pracy. W jakiś sposób było to nawet traktowane, no może nie tak, że wszystko było okej, ale znając specyfikę, ja nie mówię tego ze swojego doświadczenia, tylko czytając właśnie różnego rodzaju materiały na temat tej sprawy, to znając specyfikę tamtych lat i tego, że jednak zawód kierowcy był w 99% zawodem męskim, to mężczyznom często zdarzało się nie przychodzić do pracy z powodu tego, że przychodzili albo pijani, albo na ciężkim kacu, niezdolni do prowadzenia pojazdów. Więc powiedzmy, że takie, jakby to moja mama użyła takiego słowa, bumelki z dnia na dzień, może nie były mile widziane, ale nie były niczym nowym, na pewno nie były powodem do zwolnienia pracownika, więc Olga z tego korzystała. Bardzo się o nią martwił Mirosław. Postanowił też Oldze zrobić taką przyjemność i zabrał ją na wyjazd właśnie na Słowację. Pojechali tam we dwoje samochodem Olgi, bo Olga kupiła sobie Trabanta, którego bardzo kochała i było to jej oczko w głowie. Rozbili gdzieś namiot, jeździli sobie po tej Słowacji i to był taki przepiękny czas, gdzie oboje się relaksowali, a wtedy właśnie też Mirosław widział, że Olga nie potrafi się tak bardzo cieszyć życiem, ponieważ jest bardzo osowiała, smutna, ospała. A kiedy wrócili do Pragi, bo oni nie mieszkali razem, no to widział tym bardziej, jak Olga się źle czuje. Co więcej, Oldze zdarzały się agresywne napady, to znaczy takie napady agresji. Między innymi kiedyś wpadła w szał, kiedy jej współlokatorka pomoczyła jej jakąś rzecz przez przypadek, polała ją wodą, więc Olga wzięła garnek wody i wylała na tę swoją współlokatorkę. W odwecie ta z kolei strzeliła jej w twarz. No i na przykład Olga o tym pisała w ten sposób, że została pobita przez swoją współlokatorkę, więc tak jakby w ogóle nie widziała tego związku przyczynowo-skutkowego, gdzieś tam, z której strony ta agresja wychodzi, czy to jest afekt, czy nie afekt. W każdym razie Mirosław się bardzo o Olgę już martwił, postanowił ją znowu spróbować zapisać do jakiegoś szpitala, zresztą ona sama szukała pomocy i wiedziała, że musi do szpitala się udać, ponieważ jest już tak przemęczona i tak przebodźcowana, że nie wytrzyma. I wszyscy myśleli, że ona mówi po prostu o samobójstwie. Natomiast w niej narastała jakaś taka straszliwe napięcie w stosunku do samej siebie, ale też w stosunku do innych ludzi. Ona po prostu miała tak bardzo dość innych ludzi, za wyjątkiem oczywiście Mirosława. Wtedy też zaczęła częściej chodzić do swojej matki, prosić ją o różnego rodzaju zwolnienia lekarskie z pracy. Matka wypisywała jej zarówno zwolnienia, jak i jakieś leki nasenne, więc Olga też bardzo często po prostu korzystała z tych leków nasennych. Przez to problemy Olgi wcale nie znikały, nie radziła sobie z nimi w żaden sposób, jedynie uciekała w sen, w papierosy,
i w jakąś agresję, która nie znajdowała ujścia nigdzie. Skończywszy dokładnie 22 lata, mówimy tutaj o czerwcu 73 roku, Olga zdawała się być dużo bardziej spokojna, tak jakby pogodziła się ze swoim losem. Mirek wspomina o ten czas jako właśnie taki czas, w którym oczywiście bał się cały czas o swoją ukochaną, ale miał wrażenie, że był czas dużo spokojniejszy od tych poprzednich miesięcy, kiedy Olga nie była w stanie zabrać się do pracy, a w tych właśnie pierwszych dniach lipca 73 roku, tak jakby za odjęciem ręki, nagle Olga zaczęła chodzić znowu punktualnie do pracy, zaczęła się zachowywać dużo spokojniej, była nawet momentami uśmiechnięta, bo też właściwie większość jej znajomych wspomina, że Olga się w ogóle nie uśmiechała. Jej współlokatorka z Babilonu, która mieszkała z nią 2 lata, mówi, że Olga uśmiechnęła się przy niej raz i to wtedy, kiedy ta sąsiadka, czy ta współlokatorka poczęstowała ją ciastem i to ciasto jej smakowało. W tym samym czasie też, kiedy Olga chodzi normalnie do pracy, zaczyna szukać wypożyczalni samochodów w Pradze, mimo że ma przecież Trabanta, ale zależy jej na tym, żeby wypożyczyć dużą ciężarówkę, największą jaką się da, najcięższą jaką się da, najszybszą jaką się da i udaje jej się znaleźć w jednym z miejsc ciężarówkę model Praga RN, którą wypożycza pod pretekstem przewiezienia jakichś bardzo ciężkich rzeczy właśnie ze wsi do Pragi, czy tam odwrotnie, i wypożycza tę ciężarówkę dokładnie 10 lipca. Tego dnia, właściwie to tej nocy, z 9 na 10 lipca, Olga wybiera się na przejażdżkę swoim Trabantem. Jedzie nim w okolice Oleszka, żeby zobaczyć swój domek, swoją daczę, którą sprzedała kilka miesięcy wcześniej, czy tam, nie wiem, rok wcześniej, czy dwa. Ale Oleszko było dla niej bardzo ważnym miejscem. Wracając z tego Oleszka, wybiera miejsce, które jest nieopodal rzeki. Jest tam taka skarpa. Opróżnia samochód, odkręca tablice rejestracyjne i spycha z tego urwiska tak, żeby wpadło do wody. Jednak samochód zatrzymuje się na drzewie i tylko się rozbija, ale do tego stopnia jest jakby ukryty w tym lesie, że nie zostaje od razu znaleziony. Dopiero rano ten samochód zostanie znaleziony. Stopem wraca do Pragi. Tam idzie do hotelu Babilon. Kładzie się spać. Na jej biurku są 2 listy, które porankiem 10 lipca Olga wyśle do 2 największych redakcji gazet w Pradze. Kiedy się budzi o 6 rano, zjada śniadanie. Jest to kanapka z pasztetem i kakao. Ubiera się, ma na sobie czerwone spodnie, jakąś jasną bluzkę czy sweterek. Przykrywa jeszcze, taka jest akurat scena w filmie, ale mam wrażenie, że to jeszcze gdzieś przeczytałam, przykrywa tylko na odchodne swoją współlokatorkę ze pokoju numer 503 z tego hotelu i wychodzi, zamykając za sobą drzwi. Udaje się do wypożyczalni samochodów. Tam wypożycza właśnie tę Pragę RN i wsiada do tej ciężarówki i krąży po mieście. Jakby się mogło zdawać bez celu. I możemy sobie teraz pomyśleć, co Olga planuje. Czy jest to w tym momencie historia jej samobójstwa, czy jest to historia jakiejś niezwykłej ucieczki, czy zaginięcia. No niestety nie jest to taka historia, ponieważ Olga w tych listach, które zabrała ze sobą i które wróciła do skrzynki, do tych 2 redakcji praskich gazet, napisała: Szanowni Państwo, potraktujcie proszę ten list jako dowód. Został napisany jako obrona przed ewentualnym znieważeniem czy ośmieszeniem mojego czynu, a także jako dowód, że jestem osobą dotąd poruszającą się w granicach norm psychicznych. Gdybym, oczywiście w wyniku niedopatrzenia, została umieszczona w miejscu, gdzie władze pozbywają się więźniów politycznych. Nazywam się Olga Hepnarowa. Urodziłam się 30 czerwca w 1951 roku w Pradze. Pochodzę z rodziny inteligencji pracującej. Ojciec jest urzędnikiem w banku, a matka stomatologiem. Mam siostrę Ewę, urodzoną w 1949 roku w Pradze.
Ukończyłam 9 klas szkoły podstawowej, następnie skończyłam introligatorską szkołę zawodową. Od roku 1970 pracuję w zawodzie kierowcy. Mam kwalifikacje kierowcy trzeciej klasy, 2,5 roku doświadczenia w zawodzie, w tym 10 miesięcy na samochodach ciężarowych. Jestem zatrudniona w zakładzie Komunikacje Praskie, Praga 7, ulica Bubeńska 8, zakład 02. Odkąd tam pracuję, nie miałam żadnych wypadków drogowych. Dodatkowo podaję swój adres: Praga 10, Planiańska 524, hotel pracowniczy, pokój numer 503-2. Po przedstawieniu faktów o sobie przechodzę do rzeczy. Dziś, dnia 8 lipca, ukradnę autobus i z pełną prędkością wjadę w tłum ludzi. Wydarzy się to prawdopodobnie w Pradze 7, przy Parku Kultury i Wypoczynku imienia Juliusa Fucika. Oto moja spowiedź. Nie wierzę już w księży ani lekarzy, wciąż jednak wierzę, że znajdzie się choć jeden uczciwy dziennikarz. Przez 13 lat dorastałam w szponach tak zwanej dobrej rodziny. Jestem bita i dręczona, ofiara dorosłych i zabawka w rękach dzieci. Na zawsze już outsider wśród rówieśników. Mam przezwiska: babochłop, mumia, tarzan, upadły anioł, kamienny kwiatek, śpiąca laleczka i tym podobne. Moi prześladowcy są bezlitośni. Jestem pokracznym członkiem stada i czarną owcą w rodzinie. Odkąd sięgam pamięcią, jestem samotna. Nie mam przyjaciół i nigdy mieć nie będę. Popadam w rozpacz, wynikiem są ucieczki. Ucieczki ze szkoły, z domu, z życia. Potem znów w wieku 13 lat zostaję wciśnięta w nieznośne życie pełne poniżeń, drwin i krzywd. W szpitalu psychiatrycznym dla dzieci w Oparzanach uświadamiam sobie ignorancję i zbędność dla mnie, psychiatrii. Kończę szkołę podstawową. W zawodówce jest trochę mniej rasizmu, ale potem w zawodzie kierowcy znów jestem zmuszona walczyć, uprzedzenia i tym podobne. Jesienią 1971 roku wprowadzam się do domku letniskowego, który kupuję za własne pieniądze. To symbol mojego osamotnienia. Półtora roku później, u kresu sił, przeprowadzam się do zakładowego hotelu pracowniczego, pensjonatu, który okazuje się potwornym Babilonem, gdzie można przetrwać tylko dzięki silnej woli. To przypadkowe zapiski z różnych lat. Jestem nędzna jak narkoman. Tak, tylko gdzie moje prochy? Gdzie? Gdzie jest to, co trzyma mnie przy życiu dzisiejszym? Wszystkie uczucia na skraju wyczerpania. Nadziei tyle, co na lekarstwo. Ale upadły anioł jeszcze nie upadł do końca. Dlaczego to robię? Żeby zrozumieli, że istnieje kres bezsilności jednostki. Jestem w gorszej sytuacji niż Murzyn w Ameryce. Dlaczego? Dlatego, że jestem sama. Byłam torturowana w następujący sposób: przez swojego ojca Antonina Hepnera, jak również przez inne osoby. Wymieniam. Zaciągnięcie pod prysznic i pobicie do krwi, szpital psychiatryczny, 1965 rok. Obrażanie przez znajomych i nieznajomych chłopców, kopnięcie w krocze na terenie kamienicy, w której mieszkałam z rodzicami. Pobicie na ulicy przez obcą dziewczynę na placu Betlemskim. Napadnięcie przez kierownika introligatorni w 69 roku. X razy za pomocą niewybrednych słów dawano mi odczuć, że jestem śmieciem, który nie ma czego szukać w towarzystwie porządnych ludzi. X razy przechodni, mijając mnie na ulicy, spluwali czasem na ziemię, a czasem na mnie. We wszystkich zakładach pracy oczerniano mnie, obmawiano, wyśmiewano, poniżano, za wyjątkiem zakładu pracy Komunikacji Praskich, gdzie byłam traktowana godziwie. Ja, Olga Hepnerowa, ofiara waszego bestialstwa, skazuję was na śmierć przez przejechanie i oświadczam, że tych X ofiar to i tak za mało za moje życie. Acta non verba. Na koniec mam jedno żałosne życzenie. Szanowni dziennikarze, podajcie proszę treść tego listu do wiadomości publicznej lub przekażcie ją przynajmniej pisarzowi Branaldowi, kiedy będzie pracował nad kolejną książką o współczesnych zbrodniarzach. Dziękuję. Praga, lipiec 1973 roku. W momencie, w którym jeden z tych listów, takich samych, napisanych ręcznie, właśnie trafia w ręce listonosza, który doręczy je, czy oba listy do redakcji, Olga krąży po Pradze wielką ciężarówką. Niestety nie przewidziała właściwie tego, że te ciężarówki nie rozpędzą się do prędkości większej niż 60 km na godzinę.
A to jednak dość mało według Olgi, żeby potrącić wystarczająco dużą liczbę osób. W związku z tym myśli, gdzie w Pradze wybrać takie miejsce, gdzie są tłumy, a gdzie będzie mogła wjechać samochodem niepostrzeżenie, rozpędzić się i wjechać w tłum. Znajduje taką ulicę w okolicy placu Strossmayera. Co ciekawe, dzisiaj ulica, którą wówczas wybrała, nosi imię Milady Horakowej. Jeszcze wrócę do tej postaci, która z kolei jest taką postacią, która zafascynowała mnie wiele lat temu, dzięki którejś z książek Mariusza Szczygła, już nie pamiętam której. W każdym razie Milada Horakowa była wielką bohaterką czeską. Ale wkrótce zarówno Miladę Horakową, jak i Olgę Hepnerową połączy kilka rzeczy. Olga wybiera to miejsce. Widzi, że na przystanku gromadzi się dużo osób. Przystanek jest w dole zjazdu, na którym Olga chce się rozpędzić. Jednak kiedy już chce rozpocząć swoją tragiczną ostatnią podróż, zauważa, że na przystanek podjeżdża tramwaj, zabiera ludzi, więc jest ich nagle na tym przystanku mało, więc robi jakieś kółeczko i kiedy po kilku minutach znowu na przystanku znajdują się tłumy, Olga wciska pedał gazu, rozpędza się do tej maksymalnej prędkości 60 km i ciężar tej ciężarówki rozpędza ją na tyle, że pędzi z prędkością 70 chyba kilku czy 80 nawet kilometrów na godzinę. W ogóle nie wzbudzając żadnych podejrzeń, niczyjej uwagi, jest wtorek, 10 lipca, jest poranek, Praga tętni życiem, jest głośno, więc nikt nie zauważa, kiedy nagle z ulicy w prawo skręca bardziej ciężarówka, wjeżdżając na chodnik i rozjeżdżając ludzi, których ma na swojej drodze. Ten okropny rajd trwa przez 30 kilka metrów. Ciężarówka zatrzymuje się te 30 kilka metrów dalej nie dlatego, że Olga wciska hamulec, tylko dlatego, że z emocji zapomina zredukować biegu, w związku z czym ciężarówka, uderzając w kolejne osoby, wytraca prędkość i silnik gaśnie z tego względu, że Olga prawdopodobnie tę ciężarówkę prowadziła na biegu najwyższym, a wiemy, że jeżeli zwalnia samochód, a znajduje się na wysokim biegu, to samochód zaczyna się dusić i gaśnie. Więc tylko dlatego Olga się zatrzymała, nie wysiada z samochodu, nie odjeżdża z miejsca wypadku, nie robi nic. Na początku wszyscy, którzy widzą to zdarzenie, są w absolutnym szoku. Miejsce wypadku, tak jak na początku wszyscy podejrzewają, wygląda okropnie. Słychać absolutne wrzaski, jęki. Na chodniku bardzo szybko pojawia się mnóstwo krwi. Widać porozrzucane zakupy, co najciekawsze to to, że obok krwi znajdowało się bardzo dużo porzeczek, ponieważ jedna z ofiar wypadku, na szczęście nieśmiertelna, właśnie tego poranka kupiła kilkanaście kilogramów porzeczek na przetwory, więc te czerwone porzeczki rozsypane po chodniku wraz z krwią robiły bardzo dziwne wrażenie, surrealistyczne wręcz. Od razu widać, że trzy osoby na miejscu nie żyją. Widać porozrywane ciała, kończyny. W sumie osób rannych w tym wypadku będzie 20, z czego ofiar śmiertelnych już w pierwszej dobie wiemy, że jest 5, później okazuje się, że jest 6 i w ciągu kolejnych miesięcy dwie kolejne tracą życie w wyniku powikłań po tym wypadku. Olga siedzi w samochodzie, w pewnym momencie podlatuje jakiś obecny tam policjant, czy milicjant, czy kierowca tramwaju, już teraz nie wiem. W filmie jest to milicjant, natomiast w książce czytałam o kierowcy tramwaju, który podlatuje do szoferki, otwiera drzwi i spodziewa się tego, że po prostu kierowca tej ciężarówki, nie wiem, zasłabł, nie żyje, coś mu się stało. Spotyka natomiast go dziwny widok Olgi, która siedzi wyprostowana, spokojna, z przewieszoną torebką przez swoje tutaj klatkę piersiową, po prostu ma torebkę na ramię założoną. Otwiera te drzwi i krzyczy na nią: czy ty wiesz, co ty zrobiłaś, dziewczyno? Ona, że tak. Coś ci się stało? Zasłabłaś? Coś się stało? Nie, zrobiłam to specjalnie. Kiedy przechodnie to gdzieś tam słyszą, oczywiście podnosi się olbrzymi krzyk, wrzawa, więc wezwana na miejsce milicja pierwsze co robi, to zabiera Olgę stamtąd.
w obawie przed zlinczowaniem i przed wymierzeniem samosądu. Tak oto Olga trafia na komisariat czy tam na komendę policji, zostaje tam przesłuchana, gdzie mówi wprost, że zrobiła to specjalnie, że jest to jej wyrok na społeczeństwie za to, w jaki sposób potraktowało ją i innych ludzi jej pokroju, że to jest za mało, że tych ludzi powinno być więcej, że ona absolutnie tego nie żałuje, że jest w pełni poczytalna, w pełni świadoma, jest trzeźwa, bo jeszcze milicjanci myślą, że może dziewczyna jest naćpana, może jest pijana, ale szybko badania to wykluczają. W prasie pojawia się bardzo maluteńka wzmianka o tym, że takie wydarzenie miało miejsce i tutaj głównie z jednego powodu to się dzieje, ponieważ mówimy tutaj o roku 73. W 68 była praska wiosna, gdzie wkroczyły wojska Układu Warszawskiego, żeby poskromić protestujących Czechów, Czechosłowaków, więc obawiano się tego, że ten wypadek, ten właściwie atak, no nie terrorystyczny, ale ten atak na społeczeństwo miał wymiar polityczny, więc przede wszystkim nie można tego było nagłośnić. Trzeba to było bardzo szybko sprawdzić, a nie można tego było nagłośnić, dlatego że największą obawą było to, że na przykład właśnie kierowcą tej ciężarówki jest ktoś, kto jest na przykład krewnym jakiegoś wysoko postawionego komunistycznego dygnitarza, więc bardzo szybko udaje się ustalić, że faktycznie ten czyn nie miał nic wspólnego z polityką, nie miał politycznego wymiaru. Rodzice Olgi Hepnerowej też nie byli zaangażowani politycznie, Olga również nigdy, więc szybko ten wątek wykluczono i wówczas sprawa rozeszła się dość szerokim echem. Oczywiście społeczeństwo chciało jak najszybciej ukarać Olgę, no ale była ona kobietą. Nie wiadomo było, czy jest zdrowa psychicznie, więc bardzo szybko zaczęto ją badać psychiatrycznie. Te badania były bardzo trudne i skomplikowane. W wyniku niektórych z nich wyszło, że Olga ma bardzo duże zaburzenia osobowości, brakuje jej uczuciowości wyższej. Nie stwierdzono, żeby była ofiarą jakiegoś zbiorowego znęcania się nad nią. Ona twierdziła, że jest ofiarą rasizmu, tylko rasizmu na tle takich ludzi jak ona, bo najbardziej ją dziwiło to, że ona mieszka w swoim kraju, pracuje, ma białą skórę, jest kobietą, wygląda zupełnie normalnie, a jest traktowana jak gorszy rodzaj człowieka. No i właśnie tych prześladowań nie dało się za bardzo dopatrzeć. Owszem, rodzice Olgi bardzo szybko, kiedy zostali przesłuchani, przyznali się do tego, że Olga jako dziecko dostawała lanie, no ale były to czasy, kiedy właściwie każde dziecko chyba wtedy dostawało lanie, albo przynajmniej nie było to niczym nowym, ani niczym wykraczającym poza normy. Jedynie faktycznie była wtedy tak bardzo ciężko pobita przez rówieśniczki w tych oparzanach w szpitalu, gdzie do krwi została i do nieprzytomności pobita. Ale już do tych oparzan trafiła wcześniej, więc to też nie było powodem jej dziwnego zachowania. Co więcej, żadna z opinii psychiatrycznych, tych biegłych psychiatrów, nie wykazała choroby psychicznej, która miałaby wpływ na jej świadomość. Jest taki cytat. W teście projekcyjnym uzupełniania zdań przejawia się silna potrzeba wykazywania słuszności swoich racji, wysoka samoocena, w pełni identyfikuje się z osobą odważną czy dzielną, wyraźnie podwyższona pewność siebie. Niektóre wypowiedzi idą wręcz w stronę megalomanii, ale nie zawierają jednak nic odrealnionego. Odchylenie w zakresie seksualności jest widoczne w tematycznym teście apercepcyjnym, gdzie w 3 przypadkach błędnie rozpoznaje płeć przedstawionych osób. Jedna z ich interpretacji, pochyła ściana, świadczy o obniżonej zdolności kontaktu emocjonalnego. Z innych interpretacji można rozpoznać identyfikację z osobą młodszą, odważniejszą, zainteresowanie tematem zabójstwa, samobójstwa i oczekiwanie agresji wobec swojej osoby. Co więcej, opinie psychiatrów działały na niekorzyść Olgi i tego, czy ona była poczytalna, czy nie. Zresztą ona w liście chciała być traktowana jako osoba zupełnie zdrowa i myślę, że to z tej perspektywy dla niej było dobre, ale czy z ogólnej nie wiadomo, ponieważ jeden ze śledczych, który zajmował się tą sprawą, wspomina, mówiąc takie zdanie. Kiedy tylko zaczynałem czuć coś w rodzaju żalu, od razu przypominali mi się ci starsi ludzie na chodniku. Nie byłem jednak w stanie poczuć do Hepnerowej nienawiści. Ona po prostu zamknęła się w swoich emocjach, krzywdach.
Nie potrafiła się od nich uwolnić, a doprowadziło ją to aż tam, gdzie teraz się znajduje. Jako laik nie zamierzam klasyfikować jej stanu. To sprawa dla psychologów i psychiatrów. Psychologowie i psychiatrzy oraz sędziowie, prokuratorzy oraz przede wszystkim obrońca Hepnarowej, który miał niezwykle ciężkie zadanie, ponieważ Olga nie chciała się bronić, nie korzystała z żadnej możliwości, która miałaby podziałać na jej korzyść. Wręcz kiedy jej adwokat chciał ją wybronić, bo groziła jej oczywiście kara śmierci za zabójstwo 8 osób i też zniszczenie mienia i tak dalej, chciał ją uratować od kary śmierci, to Olga w mowie końcowej, wbrew temu, co powiedział jej obrońca, powiedziała, że na taką karę jest gotowa. I niestety sąd na taką karę, na karę śmierci się zdecydował. Nastąpiły wtedy oczywiście wszystkie możliwe odwołania, apelacje, składanie wniosków o kasację tego wyroku. Wszystkie spotkały się z odmową. I tutaj głównie aspektem tego, dlaczego miałoby się tak stać i dlaczego miał być wznowiony proces, tutaj obrońca Olgi Hepnarowej twierdził, że psychiatrzy, którzy ją badali, znali ją wcześniej ze szpitali, w związku z czym nie byli obiektywni w stosunku do niej, a przy kolejnej apelacji oni mieli też rozpatrywać, z tego co kojarzę, mieli rozpatrywać jakiś wniosek, czy mieli zostać znowu powołani do tej samej sprawy, więc to też mijało się z celem. Natomiast był taki psychiatra, który leczył Olgę w Oparzanach i on był największym zwolennikiem teorii, że Olga Hepnarowa cierpiała na bardzo silną schizofrenię, taką połączoną z kilkoma innymi jeszcze bardzo poważnymi zaburzeniami i na pewno nie była leczona odpowiednio, nie była terapeutyzowana i pewnie gdyby była, to nie doszłoby do tej strasznej tragedii. Olga w więzieniu spędza rok, niecały rok, odwołuje się właśnie od tych wyroków i kiedy na początku w ogóle jej na niczym nie zależy, tak pod koniec swojego pobytu w więzieniu zaczyna u niej się pojawiać taki motyw odrealnienia, być może symulacji, nie wiadomo, do dzisiaj tego nie wiemy. Mianowicie twierdzi, że nie nazywa się Olga Hepnarowa, tylko taki dostała pseudonim, że naprawdę nazywa się Sandy czy Sami Winiferowa i jest córką pana Winifera, z którym ma kontakt codzienny. Rozmawiają ze sobą w myślach, to jest jej ojciec, który mieszka gdzieś poza w ogóle Czechami, Czechosłowacją, że ją uratuje. I to były takie bardzo niepokojące sygnały, które sprawiały, że trzeba było Oldze się znowu przyjrzeć, więc została wezwana do niej biegła psychiatrka, która z kolei została przez Olgę bardzo brutalnie zaatakowana w tym szpitalu, więc trudno powiedzieć, co tak się naprawdę tam działo, ponieważ pierwszy raz się spotykam w swoim życiu z taką sytuacją, przepraszam, pomyliłam się, Olga nie była w więzieniu rok, tylko była 2 lata, że od wyroku, który zapada do kary śmierci, ponieważ Olga została skazana na karę śmierci i została ta kara na niej wykonana po raz ostatni w Czechosłowacji 12 marca 1975 roku, to jednak bardzo krótko czekała na ten wyrok i nie wiadomo dlaczego tak szybko właściwie go wykonano, ponieważ zazwyczaj w celi śmierci czeka się bardzo długo. Olga nie dostała takiego czasu i została powieszona jako ostatnia kobieta w Czechach. I teraz chciałam właśnie powiedzieć wam o tym, co połączyło Hepnarową z Miladą Horakową. Ulica, na której wydarzył się ten wypadek, ma dzisiaj imię Horakowej. Horakowa była działaczką nie socjalistyczną, tylko narodowo-socjalistyczną, była w opozycji komunistycznej w Czechach i została skazana jako jedyna i pierwsza ofiara stalinowskiego reżimu w Czechosłowacji właśnie w latach 40-50. Więc tutaj historia trochę zatoczyła koło, że Milada Horakowa była pierwsza, Olga była ostatnia. Bardzo smutna historia, ponieważ no jednak Horakowa zginęła w chwale, Olga Hepnarowa wręcz przeciwnie. Jej sprawą zajmują się do dzisiaj pewni ludzie. Między innymi jest taki człowiek, który do tej pory nie ujawnił swojego imienia i nazwiska. Strona nazywa się pantarei.estranki.3, który zajmuje się od wielu lat
prawie od 30 lat właśnie badaniem sprawy Olgi Hepnarowej. To właśnie między innymi dzięki jemu, jego badaniom i dzięki niemu wiemy, że idąc na wykonanie wyroku, Olga straszliwie krzyczała, bardzo się wyrywała, a Kat, do którego ten człowiek dotarł, mówi, że była to najbardziej dramatyczna kara śmierci, jaką w życiu zdarzyło mu się wykonać. Co tylko każe mi myśleć, że Olga jednak w tej ostatecznej chwili miała jednak dużą w sobie wolę życia i być może wtedy na chwilę się odezwała w niej jakaś taka wola życia, której nigdy nie umiała z siebie wykrzesać. Zresztą jest tytuł książki, na której dzisiaj głównie się opieram, czyli książka Romana Cilka. Ja, Olga Hepnarowa, tak jest tytuł po polsku. Natomiast tytuł czeski brzmi Olga Hepnarowa zabijela proto, że ne umela żyć, co znaczy, że zabiła, ponieważ nie umiała żyć. I to taka smutna historia, która mną w ogóle niezwykle wstrząsnęła. Po pierwsze przez wybór samej metody zabicia człowieka, po drugie to, że ofiary Olgi były kompletnie jej obce, że chcąc ukarać właściwie konkretne osoby w swoim życiu, takie jak ojciec, czy matka, czy siostra, z którymi nie miała dobrych relacji, to postanowiła ukarać zupełnie obce osoby, ale tłumaczyła to tym, że właśnie uważała, że w zabicie jak największej ilości ludzi, liczby ludzi, sprawi, że będzie to najlepsze pokazanie tego, że ona zabija społeczeństwo jako takie. Nie konkretne postacie, tylko po prostu społeczeństwo, bo to społeczeństwo traktuje ją tak bardzo źle. I na sali sądowej, kiedy była przesłuchiwana, mówiła o sobie per Prügelknabe, czyli tak zwany chłopiec do bicia. Tutaj powiem ze strony, z jednego ze źródeł właśnie znalazłam tłumaczenie. Na feudalnych dworach na Prügelknabe władcy odreagowywali gniew. Miała to wyrażenie usłyszeć z ust znajomego jej ojca, kiedy w dzieciństwie na wszystko się skarżyła. Czyli ktoś po prostu niekiedyś tak powiedział. Ona podczas procesu sądowego powiedziała, że jest przedstawicielką Prügelknabe i mówi w imieniu wszystkich Prügelknabe na świecie. Jest taki cytat. Zaczęła mówić o tym, żebym to zrozumiał. Mówię tutaj o śledczym, że ona w swoim życiu czuje się jako Prügelknabe. To powiedziała dosłownie po niemiecku w przekładzie na czeski jako odlukanek, czyli chłopiec do bicia. Mówiła nawet, że czuje się w pewnym sensie rzecznikiem popychadeł, a społeczeństwu chce uświadomić. Tak, my Prügelknabowie jesteśmy tu, jest nas dużo, a ja chciałam w ten sposób pokazać, że trzeba się z nami liczyć, że społeczeństwo powinno o wiele się lepiej w stosunku do nas zachowywać. U Hepnarów, następnie w szkole, na ulicy, kiedykolwiek, gdy spotkałam się twarzą w twarz z pojedynczym człowiekiem, nigdy nie było to spotkanie równego z równym, ale zawsze występowałam w nim jako Prügelknabe. Do dziś sprawa Olgi Hepnarowej budzi niezwykłe kontrowersje, jest sprawą szalenie intrygującą. Kiedy mi wpadła do głowy, to nie potrafiłam w ogóle przestać o niej myśleć. Jest dla mnie z jednej strony tak brutalna, a z drugiej strony tak smutna pod wieloma względami. Nie jestem w stanie absolutnie znaleźć odpowiedzi na to, co uważam o Oldze. Czy gdyby dzisiaj była badana przez psychiatrów, którzy już posiadają większą wiedzę, to może byłoby trochę inaczej, może ktoś udzieliłby jej odpowiedniej pomocy, nie wiem tego. W każdym razie jest to historia, wydaje mi się, bardzo smutnej rodziny, która nie była w stanie ze sobą żyć, porozmawiać, popełniła wiele błędów i Olga na pewno była trudnym dzieckiem, któremu zapewne nie udzielono odpowiednio dobrej szkoły, uwagi, pomocy na odpowiednim etapie tego życia i myślę, że to jest taka historia, którą powinniśmy mieć gdzieś w sercu, że mogą dziać się takie rzeczy wynikające z niezrozumienia siebie, świata, innych i tego, jak działa społeczeństwo. Tymi oto słowami kończę dzisiejszy odcinek. Przepraszam Was za głos dzisiejszy, ale jestem chora, przeziębiona, nie wiem. Próbowałam to dogrywać wcześniej, ale jednak musiałam najpierw podleczyć trochę gardło. Mam nadzieję, że jest trochę lepiej. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie o tej sprawie. Co sądzicie o Oldze, co sądzicie o jej leczeniu.
o tej postaci i polecam Wam wszystkim obejrzenie po pierwsze filmu Ja, Olga Hepnarowa oraz przeczytanie książki Romana Cilka. Jest dostępna od ręki w księgarniach, jest też e-book. Nazywa się Ja, Olga Hepnarowa. Jest to naprawdę świetna lektura w świat takiego obłędu, samotności i przede wszystkim też niezwykłej zbrodni, której ofiarami było 8 kompletnie przypadkowych i niewinnych osób. Co więcej, byli to głównie emeryci, bardzo bezbronni ludzie. Chyba najmłodsza ofiara miała lat 61, najstarsza 80 kilka. Więc to też takie smutne, że akurat trafiło na najstarsze, bardzo bezbronne osoby, chociaż można też myśleć inaczej, że to właśnie dobrze, że ludzie u schyłku swojego życia, czy tam, no nie mówię, nie twierdzę, że 60-latek jest u schyłku życia, no ale byli to jednak emeryci, więc starsi ludzie. Dobrze, że tam nie było dzieci. Tak się jednak stało. Rodzina Olgi zniknęła właściwie z radaru. Dzisiaj niewiele wiadomo o tym, co się dzieje. Rodzice Olgi najprawdopodobniej już nie żyją. Myślę, że nie żyją. Sama Olga także, to wiadomo. A siostra Ewa żyje z rodziną gdzieś w Czechach. Bardzo Wam dziękuję. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej historii. Bądźcie bezpieczni, uważajcie na siebie i do usłyszenia.